Kto z Państwa widzi mnie po raz pierwszy? Proszę podnieść rękę do góry. A kto z Państwa widzi mnie po raz pierwszy i chce dowiedzieć się więcej? Proszę podnieść rękę do góry i powiedz ja! Dziękuję. A więc, kim tak naprawdę jestem? Jako młody chłopak, jeszcze kilka lat temu, stałem pod sceną i słuchałem różnych wystąpień polityków, bo interesowałem się. I słuchałem tych obietnic, tych planów, które nie miały miejsca w rzeczywistości. I wiecie co? Tak jak wy zapewne, nie zgadzałem się z tym. Nie zgadzałem się z tym, bo wiedziałem, że coś mi tutaj nie pasuje. Szanowni Państwo, ja mieszkam w Białymstoku, żyję pośród gwiazd. Też mam kredyt, mieszkanie na utrzymaniu. Wiem jak, co teraz odczuwamy. Ten strach, lęk, niepewność przez to, co było za granicami naszego kraju, przez to tutaj, co było podczas tego COVID-u, kiedy nie wiadomo było, o co tu tak naprawdę chodzi. Przez to, jak teraz wygląda gospodarka. Ale szanowni Państwo, jak byłem jeszcze te kilka lat temu, świadomie podjąłem decyzję, że muszę coś zmienić. Muszę zmienić i stać się lepszym człowiekiem. Uczyć się od lepszych od siebie. Zdobywać wiedzę. I dlatego wyjechałem za granicę. Studiować na lepszej uczelni. I dlatego teraz jestem tutaj. I szanowni Państwo, nazywam się Adrian Stankiewicz i przemawiam do Państwa. Bo, szanowni Państwo, konsekwencja, zdecydowanie to jest to, co zaprowadziło mnie w to miejsce. Nawet nie wiecie, jak ja jestem dumny do tego, że mogę tytułować się liderem drużyny Mencena w województwie podlaskim. Nawet nie zdajecie sobie do tego sprawy, jaka to jest duma dla mnie, jako młodego człowieka, wychowanego w Białymstoku, że ja mogę tak się tytułować, że Sławek wybrał właśnie mnie. I że mam wsparcie różnych liderów. Także to teraz taka śmieszna anegdotka, bo wiecie, jestem tym liderem, ze Sławkiem rozmawiamy raz, dwa razy w tygodniu, ale nigdy go o to nie pytałem, tak szczerze wam powiem. Dlaczego mnie Sławek wybrał? Sławku! Sławku, jesteś? Jesteś czy nie jesteś? Gdzie on żyje? Może wypił? O, jest! Może wypił! Sławku, dlaczego mnie wybrałeś? Nie wiem, czy chcesz wiedzieć. Potrzebowałem takiego dobrze wyglądającego chłopaka, który będzie twarzą w mojej walce o zlikwidowanie podatku od gejów. No i od razu Adrian o tobie pomyślał. A tak na serio, to jest serio bardzo młody, pracowity, zaangażowany, kreatywny człowiek i wszystkim polecam głosowanie na Adriana. Dziękuję, Sławku. Ja opowiem, o co chodziło o tych gejach, bo nagrałem TikToka, nawiązując do tego Sławka Live'a, że chcemy zlikwidować podatek od gejów i zaczęły mi z środowiska LGBT komentować, jak tu walczę o ich i tutaj dobro i tak dalej, i tak dalej. No ale wiadomo, głos to głos, środowiska LGBT też niech na nas głosują. Ale szanowni Państwo, tak jak powiedziałam, zaangażowanie to ta praca, która doprowadza do celu, to tak naprawdę musimy zrobić. Teraz zaraz usłyszycie świetne wystąpienia Krzysztofa Bosaka o naszych postulatach, to co chcemy zrobić i świetne show tutaj pana, który już był na scenie, Sławomira Mencena. Ale jedna rzecz. My potrzebujemy waszego wsparcia, waszego poparcia, abyśmy zrealizowali nasze postulaty. Szanowni Państwo, wielokrotnie powtarzamy, co chcemy zrobić, ale i tak dziennikarze wciskają nam tutaj słowa, których tak naprawdę nie są zgodne z prawdą. My do tych wyborów nie idziemy po to, żeby siadać z nimi do stolika, tylko idziemy po to, żeby ten stolik im wywrócić, a Tuska z Kaczyńskim najlepiej wysłać
Tutaj jak się wyjeżdża na Warszawę, do Kaloszczy! Tam jest ich miejsce! Ostatnia rzecz, szanowni państwo. Wiecie, świetne wystąpienia, każdy polityk coś tam gada i obiecuje. Ale mam do was jedną prośbę. Rozliczcie nas za to, czy my jesteśmy konsekwentni, zaangażowani i czy my zrealizujemy te postulaty, o których mówimy. Taka mała do was prośba. A ode mnie mogę powiedzieć jedno. Wychodziłem jako nieznana osoba, ale mogę wam obiecać jedną rzecz. To dopiero początek. Brawo.